Zdrowia. Demolka Stanów Zjednoczonych Ameryki trwa. Czyli zdemolowanie wrzucone jest na czwarty bieg. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No co to znaczy demolowanie? No niszczenie. Jest niszczenie Ameryki, jest rozwalanie Ameryki, jest zmiana, totalna zmiana, jak się popatrzy przez ostatnie nawet 10, 20, 30 lat, no to wszystko powoli się wali. Cała ta wolny rynek, wolni ludzie, wolność słowa, praca, szacunek do pracy, nieściganie robienia pieniędzy i tak dalej, to się wszystko powoli rozwala. To się wszystko rozwala. No kiedy się ta demolka zaczęła? No tak ze społecznego punktu widzenia, ze środowiskowego punktu widzenia, z przekroju społecznego, no to zaczęła się w zasadzie rozwalać za Kennedy'ego. Kennedy w 1965-66 roku wprowadził zmiany emigracyjne. Zmiany emigracyjne w tym sensie, że Ameryka to była, no tak jak Australia do tej pory i Kanada jest do tej pory, oni tam pilnują, kto do nich przyjeżdża. W Australii, w Kanadzie, no to teraz pozwalają tam Chińczykom z pieniędzmi przyjeżdżać. No ale w Ameryce w 65 roku, w 1965 roku otworzyli, można powiedzieć, możliwość przyjechania. Poprzednio, no to taka polityka była, że to była polityka taka, że WASP, czyli White Anglo-Saxon Protestant, czyli bardziej preferowali białych, Anglików, Saksonów, czyli tam ogólnie rzecz Europejczyków, no i protestantów. To był taki WASP. No ale emigrowało dużo białych, tak jak z Europy Środkowej, z Europy Wschodniej. Większość, powiedzmy, tej Europy Zachodniej to była jednak protestancka. Anglia była całkowicie protestancka po tych wszystkich wojnach, po tych Henrykach i po tych jego żonach. No ale jednak Ameryka przyjmowała. Przyjmowała Europejczyków, przyjmowała katolików. Kanada była bardziej taka przyjazna katolikom, no bo była bardziej francuska, szczególnie ten Quebec. Ten KKK, czyli Ku Klux Klan, no to on niszczył Murzynów, ale tak samo niszczył katolików. Kennedy był katolikiem, no to kiedy zostawał prezydentem, no to wymagali od niego złożenia przysięgi, że nie będzie służył papieżowi, tylko Ameryce. Tak, także to były duże te walka protestancka. No ale kiedy otworzono możliwość przyjeżdżania, no i zaczęto robić różne tam kwoty, nie kwoty z różnych krajów i tak dalej, no to działa do dnia dzisiejszego. Cały czas jest loteria. Ludzie mogą składać papiery. No ale to się zmieniło. To się kompletnie zmieniło. Zaczęli przyjeżdżać Pakistańczycy, przyjeżdżać Hindusi. Chińczyków, no to tak dużo nie przyjeżdżało. Meksykanie, no to zawsze przyjeżdżali do Ameryki, no bo Teksas, no to był pod panowaniem Hiszpanii, Hiszpania, Meksyk, powiedzmy, no to był hiszpański, także Meksykanie zawsze przyjeżdżali do Ameryki, no bo w Ameryce jednak ten system polityczno-społeczny był bardziej prosperujący, ludzie mogli bardziej więcej zarobić, bardziej się rozwinąć, w Meksyku jednak było inne podejście do swoich własnych ludzi, no i właśnie do tej pory ludzie z Meksyku ciągnie ich Ameryka. Było parę amnestii za Busha, większość za Reagana, za Clintona, wszyscy zawsze były od czasu do czasu amnestie, no ale społeczeństwo się zmieniło. Teraz dwóch bandziorów, którzy podpalili radiowóz policyjny, no to była córka emigrantów i syn emigrantów. Jedna była gdzieś tam z kraju arabskiego, Bliskiego tego Wschodu, drugi był Pakistańczyk. Wykształceni w Ameryce, wychowani w Ameryce, ich rodzice zawdzięczają dużo. Pierwsze, co robią, zmieniają system polityczny. No i to jest straszne. To jest to, co kompletnie
ludzie, którzy się nie zgadzają, powiedzmy, z konstytucją, z systemem tym politycznym, z systemem społecznym, chcą tego komunizmu, chcą tego socjalizmu. George Floyd, to jest po prostu fenomen nieprawdopodobny na dzień dzisiejszy. Ludzie kompletnie zgłupieli. To jest bandzior, który siedział w więzieniu 5 lat za w zasadzie przyłożenie broni do brzucha ciężarnej kobiety. 5 lat siedział, 6 lat temu wyszedł, wcześniej siedział co 3-4 lata, prawie rok. No i teraz zrobili z niego bohatera. Komuniści, używając Black Lives Matter, czyli tej grupy społecznościowej, która mówi, że życie czarnych znaczy, no oni nie przejmują się, że czarni zabijają czarnych. Tylko wtedy znaczy, kiedy biały zabija czarnego. No i nawet nie tyle zabija, co zawsze jest jakiś bandyta złapany i policja, kiedy w trakcie tego łapania, przytrzymywania, przekonywania, żeby się poddał, czy żeby wziąć go do więzienia, on wykituje. No i wykituje. Z reguły jest na narkotykach, z reguły jest napalony, z reguły szarpie się przez długo, także policja walczy przez długi okres. Normalny człowiek by się poddał, poszedł do więzienia, sędzia by go wypuścił za dzień czy dwa. Oni giną w rękach tych policjantów. No i później są oskarżenia, są jakieś milionowe kaucje. Ten, który brał udział w trzymaniu tego bandziora przez 8 minut, no to jest 1,5 miliona kaucja. No i komuniści wpadają i zaczynają mówić defunding police, defunding. No fund to są fundusze, to są pieniądze, czyli odfinansowanie, odpieniężenie, zabranie pieniędzy dla policji. No i teraz jest taka demonetyzacja, to jest taki bat dla wszystkich. Na YouTube to stosuje, no bo powiedzmy, tak jak mnie zdemonetyzowali pół roku temu, 3 miesiące byłem zdemonetyzowany. 3 miesiące temu powiedziałem, żeby rozpatrzyli, żeby znowu były reklamy. No to 3 miesięcy nic nie robią. To są takie baty, to są to po prostu takie powolne bicie. No i co znaczy ta defunding police, zdemonetyzowanie czy zabranie funduszy? To nie znaczy do końca to, że zlikwidują policję. To nie znaczy, że ludzie będą kupowali broni. No oczywiście na dzień dzisiejszy wszyscy zaczynają kupować broń, ale ta policja zostanie. Policja zostanie. Co się stało? Ten marsz przez instytucje został dokonany. Ta szkoła frankfurcka, wszyscy ci komuniści, którzy uciekli z Niemiec, po prostu zasiali te ziarno tego komunizmu w Ameryce. Później po tej II wojnie światowej socjaliści poprzyjeżdżali, dużo socjalistów przyjechało, z Somalii komuniści przyjeżdżali. Wszyscy w Ameryce Ameryka ich brała w Białym Domu. Jeden z politycznych bandziorów, no to jest, przyjechał z Rosji zamiast do Izraela, to przyjechał do Ameryki w wieku paru lat i dwóch braci, no to trafiło do wojska. No wielkie, wielkie wtyczki polityczne, no ale pomijając, Ameryka się zmieniła we wszystkich dziedzinach życia. No i ten marsz przez instytucje przez ostatnie 70 lat osiągnęli. Szkoły opanowali, prasę opanowali, telewizję opanowali, politykę opanowali. Wszystko, co mogli, to opanowali. Jedyne, co jeszcze nie opanowali, to policji. Policji i wojska. No wojsku też zaczęli opanowywać, no bo wojsku to już niektórzy szli do wojska i później robiono im operacje zmiany płci na przykład. Tak, także to już w ogóle jakaś paranoja. Idzie facet do wojska, później w ramach wojska zmieniają mu płeć z żołnierza na żołnierkę. No, jak to się odbywa? No, to jest kretynizm. Ta poprawność polityczna jest po prostu nieprawdopodobna. No, ale policji i wojska za bardzo jeszcze tak nie przejęli od środka, no bo to z reguły to są herlawe osoby, wegetarianie, półfaceci i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, to oni co teraz robią, to tak jak w PRL-u był, milicja to była ramię partii, no to teraz oni chcą zamienić policję w Ameryce jako ramię partii. No bo
normalnie człowiek by pomyślał, okej, są źli policjanci, no to ich trzeba wyrzucić, no i są dobrzy policjanci, no to trzeba ich poprzeć, tak? W Ameryce jest około 370 milionów najróżniejszych tam sytuacji policjant-obywatel. 370 milionów, czyli to jest jeden z kawałkiem sytuacji na każdego Amerykanina, no bo w Ameryce jest powiedzmy 340 milionów. To teoretycznie każdy Amerykanin, każdy, kto żyje w Ameryce, raz na rok ma do czynienia z policją. No wiadomo, że 80% ludzi nie ma raz na rok do czynienia z policją. 80% nie ma raz na dwa lata. 80% to w życiu nie ma do czynienia z policją. Czyli wygląda na to, że na te 340 milionów akcji policji z różnymi, przepraszam, kryminalistami, no to jest mała cząstka. 1, 2, 3, 5 milionów. Te wszystkie miejsca bandyckie, no to są cztery przecznice. To są cztery przecznice. No i partia socjalistyczna demokratów się wzięła za nich, no i po prostu chcą zmienić system społeczny. Oni po prostu chcą, żeby zacząć budować bloki milicyjne, jak było w PRL-u, bloki wojskowe, jak było w PRL-u, bloki ministerialne, chcą sklepy za żółtymi firankami wprowadzać. No i po prostu tą kiełbasę chcą dawać i mówią, masz robić to. Tych masz bić, a tych masz nie bić. Prawo i porządek już po prostu jest odsunięte. Konstytucja jest odsunięta na bok i po prostu jest policja, to będzie ramię partii. Zaczną wysyłać oczywiście tych pracowników służby społecznej, żeby tam tłumaczyli i tak dalej, no ale też powalenie ludzi, policji na kolana, całego systemu na kolana. Policja to są bandziory, no i teraz zaczyna się to poczucie winy i najgłupsze to jest to, że policja, związki zawodowe wychodzą i mówią, tak, ten Derek Chauvin to jest bandzior, nie powinien tego zrobić. No i tłuką się w te swoje piersi i myślą, że po prostu ułaskawią tych, przekonają, że jakąś litość wbudzą. No niestety, komuniści przychodzą i będą ich lali batem i ktokolwiek by, jakkolwiek by się nie skrytykował, to nigdy samokrytyki nie starczy. Ani za Mao nie starczyło, ani za Stalina, ani za Hitlera, ani za Jaruzelskich, za wszystkich tych bandziorów lewackich, jakakolwiek krytyka, no to nic nie dawała. Jakkolwiek się nie krytykowali, to tylko komuniści zawsze mówili, no widzisz, jest winny. I jeszcze wyciągali. Także ten jednopartyjny system demokratów, socjalistów niszczy Amerykę. Zrzucają pomniki z Konfederacji. Po prostu cała ta historia amerykańska zaczyna znikać. Zaczyna iść w kierunku, powiedzmy, jednopartyjności. W jednym z miast teraz głowę Kolumba odrąbali. Krzysztof Kolumb, który przyjechał do Indii, myślał, że jest mała kula ziemska, wylądował w zachodnich Indiach. Tak sobie myślał. A to jeszcze drugie pół globu miał, żeby dopłynąć do Indii. Także on myślał cały czas, że jest w zachodnich Indiach, a to były wschodnie Indie, to były tu. Także komuniści po prostu opanowywują. No i teraz właśnie nie byli w stanie przefiltrować organizacji, która wymaga silnych ludzi, no to chcą ich zmusić. To samo jest, powiedzmy, z bronią. Tak, w Ameryce jest bardzo dużo broni. No, ciekawa sprawa jest na przykład, że broń czarnoprochową, jako taką antyczną, starą, ja w jednym z filmików tam pokazywałem, broń czarnoprochową można mieć bez pozwolenia. No, ale można sobie kupić przez internet, przyślą tam bez żadnego sprawdzania, no ale powiedzmy już proch czy kule do tego, to już trzeba mieć zezwolenie, trzeba się zarejestrować, trzeba zrobić w wielu stanach. Także
Jak komuniści walczą, powiedzmy, z bronią? No, opodatkowywują. Jest, w Ameryce jest ten podatek katastralny właśnie na szkoły, no i na policję. No i jest podatek na dużo rzeczy i w tych ludzie w miastach, w Stanach i tak dalej mogą głosować, co mają opodatkowywać. No i bardzo często ci komuniści przychodzą i mówią, no, podatek na amunicję, powiedzmy, ma być 300, 400, 500%. No i zajmuje 10, 20, 30, 40 lat temu, że zanika zainteresowanie, powiedzmy, strzelaniem, tak? W latach 60., 70. W Ameryce, jak się pójdzie do szkoły średniej, no i bardzo często w szkole średniej, no to w sali gimnastycznej są najróżniejsze takie nie tyle sztandary, co takie informacje na materiale, no i tam jest napisane, tam 1967 rok, szkoła wygrała jakieś tam w koszykówkę, wygrała w siatkówkę, wygrała w to czy tamto. No i bardzo często w tych szkołach jest napisane, że bo w Ameryce też mieli przysposobienie obronne, tak jak w Polsce mieli przysposobienie obronne, no to w Ameryce też mieli coś takiego, takie. No i między innymi strzelali. Mieli zawody międzyszkolne, strzelania z KBKS-u, czy z jakichś innych tam małych. I to wszystko zniknęło. To już w latach, tak powiedzmy, ostatnie, jak się wychodzi po tych szkołach, to ostatnie te nagrody, czy miejsca, no to są 78, 80, 85, czyli tak mniej więcej za Reagana, to już w latach 90. to już kompletnie to wycofano. Przysposobienie wojskowe też wycofano. Przychodzą czasami rekrutować do szkół, no ale szkoły po prostu zabraniają im tego, zabraniają, wyganiają nielegalnie. Tak samo jak zabraniają nielegalnie wyganiać tych, którzy rekrutują żołnierzy na koledżach. Także że to jest po prostu komuniści eliminują te wszystkie, no nie tyle eliminują, co podporządkowywują sobie te siły zbrojne i siły porządkowe. Te siły zbrojne i porządkowe przeszły, bo teraz przy Trumpie, Trump powiedział, że Gwardia Narodowa, czyli na poziomie Stanów, musi wejść i zrobić ten porządek, a jak nie, to wejdzie wojsko na poziomie federalnym, czyli na poziomie Waszyngtonu. No to ci socjalistyczni, komunistyczni, te bagno Waszyngtonu, ci generałowie mówią, że nie będą tego robili. Nie będą tego robili, czyli do tego stopnia jest zdemoralizowane, czy skomunizowane nawet środowisko wojskowe, że oni nie chcą porządku. Minneapolis palą, Chicago palą, wszystko palą i w imię narodu, w imię kraju ci żołnierze po prostu nie widzą potrzeby, że oni są po to, żeby kraj jako taki, żeby był porządek, żeby ludzie pracowali, żeby się ludzie nie bali. Policja też została tak zdegenerowana i zastraszona, że oni się boją też protestować i nie nazywają rzeczy po imieniu. No i tak to zniszczyli, tak niszczą powoli, opanowywują gdzie mogą. Każde podejście do przejęcia władzy jest inaczej używane, jest to wszystko przemyślane. Komuniści czekali na tego bandziora George'a Floyda od lat, tam podpalili teraz świat cały. No ale to wszystko jest, wykorzystują każdy moment do złej gry. Teraz ta kombinacja paniki 19, tej COVID-19 plus zmęczenie ludzi normalnych COVID-em, zmęczenie psychopatów, którzy po prostu czekali, żeby kraść i rozwalać, przyszykowanie tych komunistów, żeby wykorzystać taką sytuację. No jest to smutne, jest to makabryczne.
Czy Ameryka się otrząśnie? No przypuszczam, że się otrząśnie. Przypuszczam, że się otrząśnie, że większość tych konserwatywnych, normalnych ludzi zacznie głosować. Jest nadzieja, że te ludzie centrowi też nie pójdą w lewo. No bo jest w Ameryce te 10, 15, 20% ekstremy lewackiej. Jest ten historycznie, powiedzmy, demokraci. No większość demokratów, większość, powiedzmy, Murzynów, no to są demokraci. Z jakiegoś smutnego powodu połowa Polaków, która wyjechała z socjalizmu, jest za socjalizmem. To jest też żenujące, żeby przyjechać do Ameryki i być powiedzmy, za socjalizmem. No zmienia.